Mam nadzieję, że ten spektakl też zachwyci, bo tutaj mamy troszeczkę zmianę. Wszystkie te wcześniejsze spektakle scenariusz pisał Marcin Kobierski i on reżyserował, natomiast w tym spektaklu po raz pierwszy Marcin nie dał rady napisać scenariusza i scenariusz napisała moja córka Dominika. Natomiast Marcin oczywiście sztukę wyreżyserował. Mam nadzieję, że też się będzie podobała, tak jak i poprzednie. Stara Baśń, dlaczego? My na wszystkie te spektakle uzyskujemy dofinansowanie z województwa małopolskiego, a tam mamy pewne warunki. Musi być patriotyzm, ewentualnie jakieś tradycje staropolskie, regionalizm, więc ja poszukuję najczęściej lektur, bo chodzi o to, żeby też młodzież zainteresować, przybliżyć im i stąd pada na takie właśnie dzieła, no bo przecież zrobiliśmy Zemstę, Wesele, Pana Tadeusza, Chłopów, Dziady, Kamienie na szaniec, Nad Niemnem, potem była jeszcze Moralność Pani Dulskiej, w zeszłym roku było troszeczkę inaczej, teraz jest Stara Baś, w zeszłym roku mieliśmy Romeo i Julię, mogliśmy sobie pozwolić na Szekspira, ponieważ ze względu na pandemię wszystkie konkursy zostały odwołane i po prostu mogliśmy sobie wybrać, jaki spektakl chcemy wystawić. Mimo upływu lat chętnych do występowania i próbowania swoich sił właśnie na deskach poprzez wasze spektakle nie brakuje? Nie brakuje, wręcz my mamy zawsze taką sytuację, że my najpierw robimy casting, a później piszemy scenariusz pod te osoby, które mamy na casting. Także staramy się, żeby jednak zaangażować wszystkich, którzy są chętni. Dlaczego ty się zdecydowała? Ponieważ uwielbiam aktorstwo, bardzo kocham stanie na scenie, a spektakl brzmiał bardzo fajnie. Pomysł na spektakl i to jak wyszedł, myślę, że jest fajnie. Co jest najtrudniejsze, jak się stawia takie pierwsze kroki? Myślę, że to wszystko, co robimy na scenie, dzieje się naturalnie. Ciężko na początku na pewno jest mówić głośno, trzeba się na tym skupić i na tym, żeby pamiętać tekst. Tekst jest bardzo ważny, ponieważ w trakcie przedstawienia na scenie łatwo się pomylić, ale wszystko dzieje się naturalnie i wszyscy łatwo się uczą. Jaką postać odgrywasz w tym przedstawieniu? Ja gram rolę Dziwy. Jestem bardzo zamyśloną osobą, którą potem moi rodzice oddają do chramu, czyli oddają mnie Bogom. Po czym w pewnym momencie bardzo nie podoba mi się to, że jestem w chramie. I w pewnym momencie uciekam wraz z chłopakiem. Nazywam się Włodek Grachal i gram w tym spektaklu Stara Baś postać Piasta. Ja uczestniczę już od 5 lat. Jest to wspaniała rzecz, kapitalna, że człowiek, który współpracuje z młodzieżą, czuje się młodszy, czuje się weselszy. Może za dużo bym powiedział, ale czuje się szczęśliwy. Jesteśmy bardzo zadowoleni jako grupa współpracująca z młodzieżą, że też mamy szczęście, z drugiej strony do młodzieży też naprawdę super. Jest stres mimo tego, że się już któryś raz bierze udział w tym projekcie? Tak, to jest rzecz, o której trudno mówić. To widać na scenie, gdzie mimo człowiek, który się nauczył tekstu, mówię tu o sobie, stresuje się bardzo. Ale chyba mimo tego stresu, mimo wielu godzin prób warto dla tej satysfakcji, kiedy wszystko się udaje. Naprawdę warto. Ja co roku, jak kończy się seria spektaklu, zawsze mówię, że już następnym nie wezmę udziału. Ale mija kilka miesięcy i człowiek wraca. Po pierwsze dla różnorodności tych powieści czy tam lektur, ale przede wszystkim u mnie osobiście, pewnie u moich kolegów z mojego pokolenia też, liczy się kontakt. Kontakt młodzieży, którzy kapitalnie nas noszą. Dzisiaj premiera, ale czy będzie można jeszcze zobaczyć ten spektakl później? Wystawiamy jeszcze spektakl w Trzebini. To jest 8 listopada o godzinie 16 w Trzebini w Sokole. Także jeszcze tam go będzie można oglądać. No i będzie na stronie internetowej naszej szkoły umieszczona wersja elektroniczna.